Jak zamontować dodatkowy dysk PS5? Sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć panel boczny, ten od strony napędu. Lekko unosicie plastik i ciągniecie go do dołu, całość odskakuje. Następnie odkręcacie metalową osłonkę i to tutaj znajduje się miejsce na dysk. Swoją drogą, przemieszczając specjalny bolec, możecie dostosować długość pod wybrany nośnik. Następnie wkładacie dysk pod delikatnym kątem. Do mnie przyszedł właśnie taki PNY XLR8, który jest naprawdę piekielnie szybki. Jest to dysk NVMe generacji 4, który ma do 7500 MB odczytu i 5650 MB zapisu na sekundę, a w zestawie jest taki piękny dedykowany radiator. W każdym razie wracając, dysk dokręcacie, zakładacie osłonkę lub tak jak ja radiator, no i finalnie zakładacie ponownie plastikową pokrywę. No i to tyle, a miejsce na grę teraz nie powinno wam zabraknąć.